prace wykopaliskowe w zasadzie jak na takie miejsce, które ma już tak długą historię, były prowadzone niedawno. Pierwsze były prowadzone w 2009 roku. Prowadził je archeolog Artur Różański z Poznańskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza. I co wtedy w tym 2009 roku udało im się tutaj znaleźć? Monety z różnych okresów, najstarsze miały ponad 500 lat. Schowek z ołowianym relikwiarzem, mur z czasów kamiennych, czyli fragmenty tych starych murów, bo tak jak powiedziałam, kościół był trochę przebudowywany, jeśli ksiądz Adam nie będzie mówił, to ja za chwilę powiem. Krypta i trumny ze szczątkami ludzkimi. W 2010 roku pod tym samym kierunkiem były kontynuowane prace i odkryto fragment ołtarza bocznego w nawie, trumny i były to głównie dzieci, duży marmurowy grobowiec, monety z XIII i XVII wieku, między innymi były szelongi Jana Kazimierza oraz różne dewocjonalia, czyli krzyżyki, medaliki, paciorki oraz naszyjki. I w 2011 roku kontynuowane były prace i odkryto fundamenty wieży romańskiej. Jest to coś nowego, bo do tej pory mówiło się, one muszą być gdzieś tam, że kościół był bez wieży. Czyli to jest jakaś nowość. Odkryto też szczątki Doroty i Fortunata Wiesiołowskich. Było to rodzeństwo Stefana Wiesiołowskiego. To powiem bliżej, to tam zaraz podejdziemy, zdjęć nie znam, to zobaczymy. I odkryto kolejne monety i między innymi braktety guziczkowe. To są monety wybijane jednostronnie z cienkiej blaszki na miękkiej podkładce i one pochodzą z drugiej połowy XIII wieku. I teraz najmłodsza moneta, jaka jest znaleziona, to z 1902 roku w Fenik Pruski. To przedstawia księdza proboszcza. Niech będzie po prostu Chrystus. Jeszcze raz wszystkich witam. Adam Kosmała, tak pani wspominała. Byłem 5 lat kapelanem szpitali w Ostrowie. Lata 92-97. A od tego czasu jestem tutaj 15 lat. Pan Maria ma wszystko powie dokładnie. Ja bym tam chciał pokazać to, co pani Maria nie może wam pokazać. Mianowicie najcenniejszym tutaj naszym, jakby to powiedzieć, w cudzysłowie skarbem, ale i w przenośni, jest obraz Matki Bożej Kotłowskiej, namalowany w 1605 roku. Możecie go szukać, tak nie znajdziecie, nie? No to chodzi, bo jest to zasłonięty. I dlatego ja za chwilę. Bardzo się cieszę, ten to sanktuarium, mimo że ma 900 lat, przez jakiś czas było zamknięte, w związku z tym, że Kościół Narodowy zabrał nam ten kościół i właściwie ruch pielgrzymkowy, turystyczny upadł, bo to było zamknięte, nikogo tutaj nigdy nie wpuszczano. I jak ja to przyszedłem 15 lat temu, to takie mało ruchu było. Natomiast właśnie wtedy, od 2008 roku, kiedy obchodziliśmy 900-lecie, kiedy były różne remonty wieży, dachu, te kamienie były na nowo jakoś czyszczone, to też były informacje w internecie, w mediach, w telewizji ostrowskiej też i w gazetach. I od tego czasu jest dużo więcej grup, jest więcej pielgrzymek. A od koronacji szczególnie była transmisja na żywo przez telewizję Trwała, przez Radio Maryja i również tutaj było gdzieś około 7 tysięcy ludzi na tym koronacji, także nasza parafia liczy 700 osób, więc to wszystko byli przyjezdni prawie. Od tego czasu jest dużo, dużo więcej pielgrzymek jadących z południa, na przykład do Kalisza czy do Michania, zatrzymują się tu na trochę i odwrotnie z Poznania, okolicja do Częstochowy, to jest dokładnie połowa drogi w Kotłowie, czyli też się zatrzymują tu na chwilę. I potem jadą dalej. Także cieszę się również. Ile pani Maria mogę mi tu zająć, żeby nie wszyscy nie zamazali? Spokojnie, jesteście po to, żeby zobaczyć. Dobrze. Ja was tu zostawię, tak długo możecie być jak chcecie, bo kościół jest otwarty cały dzień, od rana do wieczora, do połowy zwykle. Natomiast tak, do połowy, tam gdzie do siury musiał, a tu reszta są alarmy włączone. Natomiast ja chwilę z wami jeszcze będę. Więc tak, te postaci. Po lewej stronie, jak patrzymy, to jest święty Stanisław. Nie, przepraszam, święty Wojciech. Po lewej stronie, jak patrzymy, to jest święty Wojciech, po naszej lewej ręce. Święty Wojciech. I
tle scena jego męczeństwa. I tak jak święty Wojciech I tutaj głosił w Polsce Ewangelię, chodził tak samo ten Kościół z 900 lat był pierwszym na tej ziemi. Pierwszym. Tu nie było żadnego kościoła w okolicy. Najbliższy kościół był w Ostrowie chyba, ale, czy Wysocku, ale Wysocku należał do archidiecezji poznańskiej. Ten kościół należał do Wrocławia i jeszcze w Chełmce należały do Gniezna. Ksiądz Mąka lubi podkreślać, że ksiądz Paweł Mąka, że te trzy kościoły wziął się widzą. To się widzą, te trzy. Wysocko, Chełmce i Kotłów. Do tego niektórzy jeszcze dodają Ołobok, ale to już chyba jest inaczej. Czyli do Wrocławia. 230 metrów na poziom morza, czyli widok był bardzo daleki i te wszystkie parafie wkoło należały do Kotłowa. Chynowa do Kotłowa, Dębnica do Kotłowa, Czarny Las do Kotłowa, Antonin do Kotłowa, Gnista do Kotłowa, Siedlików do Kotłowa, Kaliszkowice do Kotłowa. Czyli to była jedna parafia, ta rozległa. Czyli była potężna i dlatego rozbudowano ten kościół 100 lat temu, ponieważ jakieś 8 tysięcy prawie parafian było. Te skrzydła, dobudowano tą apsydę, tu przesunięto, ustawiono na nowo i właśnie miało być duże. Natomiast w tej chwili gdzieś 500 osób, bo jeszcze w Strzyżewie mam, jak po drodze jechaliście, taką małą kaplicę dobudowaną. Jak będziecie, tak jak pojedziecie w tamtą stronę, to po prawej stronie, ale na końcu Strzyżewa po prawej stronie taka nowa kaplica. Także 500 osób liczymy, to należy i z tego połowa chodzi z kościoła, czyli 250 osób na dwóch mszach, także zawsze są miejsca wolne się zwiedzać. Zawsze. Tutaj po prawej stronie jest, jak patrzymy, Stanisław, biskup. Stanisław. A więc nie tylko Matka Boża, nie tylko Matka Boża z Jezusem. Matka Boża ma postać Matki Bożej Pocieszenia. Dlatego, że niektórzy mówią, trzyma w rękach chusteczkę. Na wszystkich obrazach, które widzimy, Matka Boża z taką chusteczką, to jest obraz Matki Bożej Pocieszenia, z tym, że tu jest bogatsza, bo są jeszcze i aniołowie, i święci patronowie Polski. Jest Stanisław biskup. Ten Piotr Trawin, który wychodzi z ziemi, to wszyscy Państwo znają historię Trawina? Nie. To powiem, bo ja tam bywam, w Piotrawinie. Otóż tam w Piotrawinie był bardzo bogaty. Gdzie to jest koło Kazimierza nad Wisłą? Ja tam co roku bywam. Także tamten ten rycerz Piotrawin miał dość dużo ziemi i chciał ofiarować biskupowi. I tak zrobił. Te ziemie ofiarował grunty na kościół biskupowi Stanisławowi, ale popełnił jeden błąd. My też teraz takie błędy popełniamy. Mianowicie nie dał tego na piśmie. I w krótkim czasie umarł i wtedy wrogowie Stanisława biskupa oskarżyli go przed sądem, że ukradł ziemię. Bardzo łatwo jest kogoś oskarżyć. I biskup nie miał podstaw, żeby się bronić. Jak? Nie miał żadnych świadków, nie miał dowodów. I wtedy bezradnie udał się do Pana Boga. Uklęknął przy grobie tego Piotrawina, tam jest ten grób do dzisiaj, i zaczął się modlić, Panie Boże, Ty mi pomóż. I wtedy odsunęła się płyta tego grobu i Piotrawin wyszedł żywy. To jest ten cud, co się zdarzył. Dlatego zawsze, jak przy biskupie na rysunku, na obrazie zauważycie, czy przy figurze człowieka wychodzącego z ziemi, to najprawdopodobniej jest to Stanisław biskup. On tego człowieka skrzesił przez modlitwę i ten Piotrawin stał w mówi, księży biskupy, niech ksiądz się nie martwi. Popłyniemy na drugą stronę Wisły, bo to było to Solce na Wisłą, tam król wezwał i wrogowie na sąd. I oczywiście stanęli i on tam zaświadczył wobec wszystkich, a ci, którzy go znali, to powiedzieli, to jest ten Piotrawin, my go pamiętamy, bo niedawno zmarł. I on ofiarował tę ziemię i wtedy napisał wszystko. Mówią też tam w Piotrawinie i powiedzieli, że gdy go zapytano, czy chce jeszcze żyć teraz, czy iść na drugi świat, on powiedział, idę się położyć do grobu, bo tam jest lepiej. I na drugim świecie jest lepiej. Obok tego jest kościół namalowany Piotrawina na tym obrazie. Ten kościół, ciekawostka, przez wieki pisano, że to jest kościół kotłowski. To jest kościół kotłowski, bo ten obraz był malowany w 1605 na Kotłowa. Ksiądz właśnie ksiądz Prawa Dymonka opisywał, że to jest kościół z Krakowa, bo ponieważ biskup Stanisław to jest związany z nim kościół w Krakowie, tam gdzie było jego męczeństwo. Natomiast moim zdaniem na 95% to jest kościół w Piotrawinie. Kilkakrotnie byłem tam, kilkakrotnie robiłem zdjęcia z bliska, powiększałem w komputerze jeden kościół.
kościół z obrazu i drugi kościół, który tam stoi, to jest jedno z najstarszych sanktuariów świętego biskupa Stanisława i wszystkie szczegóły się związają, wszystkie szczegóły. A ta wstęga niebieska to jest Wisła, bo to jest też tam nad Piotrami, tuż przy Wiśle. Także moim zdaniem jest to kościół w Piotrowinie. To tyle może o obrazie. Tu tego, o tych wykopaliskach, otóż zawsze pisano, że kościół kończył się tu, gdzie ten jest ten łuk. Tu, gdzie jest ten łuk, tu była apsyda i na tym się kończy kościół. Wykopaliska udowodniły, że to jest nieprawda. Że tutaj, do tego miejsca rozciągała się apsyda, przepraszam, krypta romańska. To jest 10. miejsce w Polsce, które ma romańską kryptę. 7,5 metra długa, 1,80 m głęboka i tu była cała sąd. Czyli kościół był aż dotąd. Aż to w ten sposób, że tu był węższy, potem się rozpinał i tam był rozumiał. Czyli tu pod spodem, nie, cały ołtarz znajdował się w środku, tak jak po reformie. Tu znajdował się ołtarz, w tym miejscu znajdował się ołtarz. Tutaj ludzie siedzieli, natomiast tu był chór dla zakonników. Tak jak jest w niektórych przypadkach, bo jest tylko na tak, nie ma nic regulaminu, nie można tu zabrać. Mówiłam Państwu, że król na tak, a nie tam tak. Czyli tutaj siedzieli zakonnicy, a wierni schodzili po schodach, bo jeszcze są resztki schodów, w dół i tam modlili się tam relikwie i z drugiej strony wychodzili. Podobna zresztą jest ofiara w wielu sanktuariach, jest za ołtarzem, nie wiem, ale na jasność. Czyli tu wchodzili w dół. Kościół miał 12 patronów, 12 świętych, czyli 12 odpustów w ciągu roku. Zostało 3. Świętego tej rodziny, świętego ołtarz, świętej Anny ten ołtarz i świętego Walentego, który jest w renowacji. Pan uda się to uzyskać. To jest odpust świętego Walentego. Jest oczywiście główny odpust Matki Bożej 8 września. Jakby Państwo byli 5 lat temu, to te wszystkie ołtarze wyglądały tak jak ta krzynica też bardzo stara. Wszystko pomalowane taką farbą i takim wyceniem. Wszystko w tych kolorach. Ponieważ nie było pieniędzy, a to wszystko niszczało, więc malarze, parafianie chyba fundowali, że malarz wszystko kolorował, wszystkie ołtarze. Natomiast teraz dzięki pomocy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało się uzyskać. To jest prawie 100 tysięcy złotych, to jest prawie 100 tysięcy złotych, to jest prawie 200 tysięcy złotych. Czyli nikogo na to nie stać, tylko jak się uda uzyskać pieniądze, to wtedy oni odnowili w ten sposób, że wszystkie farby, które były na wierzchu zdjęli, wyglądają tak, jak wyglądały w 18 wieku. Te ołtarze. Także to 2008, 2009, 2009. Na koronację. Obraz też okazuje się, że obraz był złożony w kostkę, gdzieś przechowywany w skrzyni. Nie wiem, czy w czasie wojny. Może w czasie wojny. W każdym razie tu farba odpadła. Przez środek, przez twarz Matki Bożej odpadła farba. I malarz, który potem wywieszał, żeby nie niszczało dalej, to zamalował. Jak Państwo znajdą stare wizerunki Matki Bożej Podłoskiej, to twarz Matki Bożej wygląda inaczej, zwłaszcza nos. Natomiast ten obraz został, wszystkie farby zostały zdjęte, też w 2009 roku i zostały tak, jak wygląda w tej chwili, jak wyglądał w 1605 roku. Czyli wszystkie kolory, które były poprawione, oczywiście obłok, aniołowie, święci mieli podkreślone jakieś tam rysy twarzy, bo te farby zostały, żeby nie odpadały dla ratowania. Natomiast teraz już wygląda pięknie. No i oczywiście dodane we wrześniu 2009 korony, które zostały oferowane przez ludzi, przez obrączki. Ludzie oferowali obrączki, kolczyki, łańcuszki, to wszystko było przytopione i z tego są te tytuły. Powiedział, że tutaj jest obraz świętej Anny Samotrzeć. Na górze jest obraz zakonnicy. Niebo Księcia, Święci Marek Panny, tam tutaj, w tej poprzecznej nawie.
nie miał tej poprzecznej nawy. Ta poprzeczna nawa właśnie została wybudowana, kiedy ten kościół rozbudowano, bo był za mały, żeby mógł pomieścić się wiemy. W związku z tym też apsyda romańska, taka półkulista, została przeniesiona tak, ona została rozebrana i z tego samego materiału ta apsyda została zniszczona. Kościół romański, to w ogóle wszystkie kościoły romańskie są budowane z kamienia, co doskonale widać tam tej dawnej nawiedzinnej i mają okna tak zwane rozlifione, czyli takie rozszerzające się do wnętrza kościoła, a to dlatego, że one miały charakter oblony, tak? Kościoły były zarazem tym miejscem, gdzie się broniło, mają już ten na wzgórzu i chodziło o to, żeby z wnętrza można było jak najwięcej tam wylać, cokolwiek w zależności od jakiego okresu było tam, czy smoły, wody, albo jak się to skończyło, strzelało. A żeby ze strony zewnętrznej był z kolei jak najmniejsza możliwość, jak najmniejszy odpór rzucenia czegokolwiek czy strzelania w środku. Kościół miał trzy wejścia. Było wejście główne, tutaj tak jak ja teraz patrzę pod oporem. I były dwa wejścia od strony południe. Czyli tu było wejście od południa jedno, tam Państwo macie, gdzie stoją tam teraz teretrony pozakrywane, to tam było wejście do kościoła, tak? Jedno. Po przeciwnej stronie było kolejne wejście. One zostały podczas tej przebudowy zamurowane. I tak jak powiedziałam, do ostatniego czasu, właściwie do poprzedniego roku, nie było wiadomo o tym, że ten kościół miał wieżę, to już mówiło się, że to był kościół bezwieżowy, a teraz ten kościół był kopalisk. Doszukano się elementy, które pochodzą z portali z tego dawnego kościoła. Szczególnie ten portal, który był tym głównym wejściem do kościoła, był bardzo bogaty, dekorowany. Miał główki takie płaskorzeźby i ludzkie, ale również jakieś roślinne, zwierzęce. Był bardzo bogato dekorowany. No niestety on się nie zachował, nie jest tylko taki element, który tutaj został. Zresztą widać, jak były poszczególne przeróbki, bo tutaj są fragmenty, kościół był kilka razy przerabiany. Tutaj były ołtarze boczne, tak? Tu były ołtarze boczne, no bo tu kończyła się ta główna nawa, była apsyda. To są wnęki podanych bocznych ołtarzy. Tutaj do właśnie głowy.